Otwarte oferty, które wpłynęły w przetargu na modernizację szkoły podstawowej nr 13 w Lesznie. Miasto do tej pory nie miało szczęścia, jeśli chodzi o ten przetarg. Został on kilkukrotnie powtórzony. W czym leży problem? To inwestycja dofinansowywana z Polskiego Ładu, który ma specyficzne warunki. Wykonawca musi wyłożyć środki z góry, co przy kwocie wynoszącej ponad 5 milionów ogranicza liczbę firm gotowych, by złożyć ofertę. Miasto znalazło jednak inne rozwiązanie, o czym w czerwcowym programie informował prezydent Łukasz Borowiak. Czekaliśmy na decyzję Banku Gospodarstwa Krajowego, który komunikował nam, że jest to decyzja bezpośrednia pana premiera i jest zgoda Banku Gospodarstwa Krajowego na ogłoszenie kolejnego przetargu na remont dachu i zaplecza sanitarno-szatniowego. Koszt bodajże około 5 milionów z groszami. I tu teraz podjęliśmy taką oto decyzję, bo ten przetarg był tak ustawiony, że w okresie wakacyjnym mogliśmy to robić. No niestety zapisy Polskiego Ładu i specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego doprowadziły do tego, że dwóch oferentów wycofało się z podpisania umowy. Dlaczego? A tylko dlatego, że pierwsze w trakcie inwestycji wykonawca 5% wartości całego zadania otrzymałby jako udział JST, czyli czyli gminy miasto Leszno, natomiast musiałby wykonać całe zadanie i dopiero po zakończeniu zadania wysyłamy informację do Banku Gospodarstwa Krajowego, który daje zgodę na dokonanie ostatecznego przelewu. Czyli wykonawca musi mieć kilka milionów złotych zaplecza, żeby zrealizować tą inwestycję i nie popaść, że tak powiem, w tarapaty finansowe. Co robimy w tym postępowaniu przetargowym? Po pierwsze, w lipcu ogłaszamy przetarg, ale podkreślimy w tym przetargu bardzo mocno, że zmieniamy reguły płatności. Będziemy płacić wykonawcy co miesiąc, aby miał stabilną sytuację finansową, mógł rozliczać się z wykonawcami, mógł zapłacić za materiały i taką procedurę uruchomimy. I tu muszę powiedzieć, że będziemy kredytować tę inwestycję z budżetu naszego miasta i dopiero później jakby skonsumujemy tą ostateczną sumę. Innego wyjścia w tym momencie nie ma. Takie są sygnały od wykonawców, którzy powiedzieli wprost, że nie są w stanie udźwignąć finansowo. Natomiast miesięczne płatności wiadomo, że pozwolą wykonawcy sprawnie i szybko wykonać. Plan jest taki, że w sierpniu chcielibyśmy podpisać umowę. Ta inwestycja, jeżeli chodzi o zakres rzeczowy, będzie zrealizowana do 5 miesięcy. Kwota przeznaczona na inwestycję to 5 263 tysiące złotych. Wszystkie oferty pochodzą od firm z regionu. 6 290 tysięcy to oferta firmy Rafała Rakowskiego. Spółka Tyliński złożyła ofertę na kwotę 5 489 tysięcy złotych. Konsorcjum Budowlane Giera z Dzięczyny złożyło najkorzystniejszą ofertę, opiewającą na kwotę 4 834 843 zł. Konsorcjum to było odpowiedzialne za zakończoną właśnie termomodernizację szkoły podstawowej nr 10.